Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj będziemy przerabiać Toyotę Corollę i obecnie wygląda ona tak, a musi wyglądać tak. Czy mi się to uda? Nie wiem, ale mam nadzieję, że pójdzie mi nieźle. Jest to dosyć duże wyzwanie zrobić taką Corollę. Chociaż, bo jest sporo naklejek, jest sporo rzeczy na tym samochodzie i musimy to wszystko tak zrobić, żeby to wyglądało jakoś. Okej, wybrałem sobie taką naklejkę do zrobienia tych charakterystycznych wzorków z boku. Trzeba ich tutaj ponakładać setki chyba. Nie no, setki może nie. Ale trochę ich trzeba tu dać. Powiedzmy, dajmy tu szykanę i tu jest taki efekt jak to. O. I zrobimy tak. No nie gadajcie mi, że... A, ale jestem... Zobaczcie. Pierdziele. Ja się ku poddaję. Kurde, czemu jestem taki głupi? No zobaczcie, to jest naklejka od... A, jestem głupi. Dobra. O rany, wystarczyło tylko powiększyć, a ja głupi Lucek nie wiedziałem, że to jest to. No nie, i nawet zrobię to... Ale jaja, dobra. Dobra. Tylko nie, no masakra. Patrzcie, jak jestem głupi. Nawet nie... Nawet nie trzeba kolorów zmieniać. Masakra. Zobaczcie. A ja się tyle pieprzyłem z tym. God damn it. Czujecie ten... No zobacz. Jedna pieprzona naklejka, ja tutaj naklejam. Myślę, jak to zrobić. Jak to zrobić, żeby było ładnie. Biedny Lucek tutaj myśli. A tutaj jedna naklejka i mi załatwia cały system. No kurde. No idealnie tak samo wygląda. Czy tylko jeszcze coś tutaj przerobić i tyle. Ale jaja, nie no. No dobra. Ach. Nie wiem, czy ja się nie wyspałem, czy co. No dobra, no to w zasadzie mamy gotowy tuning. Dziękuję za wyświetlenie. Nie no, zajmijmy się teraz pierdołami, czyli tak, maskę musimy i tak przerobić na kolor ciemniejszy niebieski. Tak, i dajmy tutaj taki niebieski, ten ciemniejszy. A, jaki to będzie mniej więcej taki kolorek? W miarę zbliżony. Oj, będzie bardziej nasycony tym kolorem niż taki bladawy. Coś pomiędzy. Coś takiego, nie? Dobra, teraz mamy tutaj bardzo dużo naklejek z literkami różnych takich pierdółek. Więc trzeba je dać tu na wierzch ładnie. To akurat nie ta, o którą mi chodziło. Tak, o to mi chodziło. Niestety naklejek na szyby nie możemy nanieść. Nie ma takiej opcji w Wordzie. Mam tutaj takie coś. To dajmy bardziej na środek, może co? DA. Pyk. Drift Alliance. Proszę was. To jest taka też fajna naklejka. Speed Hunters i w ogóle flak. O, widzicie, to wszystko pasuje. Gdzie to damy? Jeszcze powinien być taki duży napis z boku i zaraz go sobie też tutaj uzupełnimy ładnie. Speed Hunters. Ojojoj, tu mi trochę wychodzi.
żeby nie kolidowało ze sobą i jednocześnie wyglądało ładnie. No dobra, powiedzmy, że tak. DA trochę do góry przesunę. Tu. I Speed Huntersów damy wyżej. Tutaj może być w sumie. I teraz tak, pozostałe literki, pozostałe napisy, różne pierdołki trzeba porozmieścić tak na samochodzie, żeby nam nie przeszkadzały, nie psuły całego wzoru i ogólnie wrażenia z samochodu. Dobra, powiedzmy tutaj. No i dodajemy resztę napisów, to już nie muszą być w zasadzie te dokładnie takie, jakie mamy na samochodzie, zresztą takich nawet ja nie mam naklejek, ale mam sporo innych, które właśnie możemy tu wykorzystać. Tutaj jest napis taki, ale mam jeszcze coś innego, mam napis z chyba podobną czcionką, co prawda to jest Lover Boy, a takiego napisu na tej Toyocie Corolli chyba nikt z was by nie chciał, łącznie ze mną. Ale tu mamy, dajmy tą maszynę, maszynę jest trochę inną czcionką. Ale lepiej mieć maszynę niż Loverboy. Dobra. Jaka to jest szerokość mniej więcej? Tak, coś nie. Trochę oddalimy, żeby nam nie przycinało tutaj tego. Aj, będzie krzywo, krzywo, krzywo. Przy samym rogu tutaj z częścią błotnikową samochodu. No dobra, może chyba być. O, i teraz tak, teraz dajemy sobie numer. Numer dajmy sobie, jest tu taka naklejka w szykanach bodajże. O właśnie, super, idealnie. Idealnie. Co jest? O, jest. Idealnie, powiem wam, że jest idealnie, o to chodziło. Teraz to sobie tutaj robimy tak. Dajemy numerek. Median. I to jest 86. O, tutaj już można się popisać. Boże, ej, zobaczcie, te numery w ogóle nie są po kolei. 07, 94, 88, 86 to ja znajdę chyba 0. O, jest, dobra, mam już. Uuu, ale będzie problem. Nie, nie możemy takiego numerka dać, bo my nie zakryjemy tego całego tła, dlatego trzeba dać inne numerki. O, o, tu, o, mamy numerki z Porsche, co wy na to, co wy na to? Co prawda to nie będzie 86, ale również mamy takie kwadratowe główienko, od razu z numerkiem. Dajmy to, czemu nie? To będzie Toyota Corolla, powiedzmy Carrera GTS, taka mieszanka wybuchowa. No dobra, to mamy tą naklejkę. Teraz tutaj z boku jakieś napisy. Kurczę, dopiero 9 naklejek wykorzystałem. Dajmy jakąś Lamborghini, powiedzmy, o, Corsa. Tak, tutaj dajmy sobie Corsę, pięknie. Tu dajmy sobie, nie wiem, jakieś to, coś to takiego. O, tutaj dajmy. Italia, nie. Dajmy sobie jeszcze walentynkowe główienko. Dajmy sobie coś z walentynki. Na przykład tu jest Elf, tak? A tu mamy Forever. No to dajmy Forever tutaj. A nie możemy tej naklejki. Możemy ją modyfikować. Wspaniale, wspaniale, doskonale. Tylko że tu jest odwrotnie. Tło jest czarne, a literki są białe. Wspaniale. No ekstra, dobra. Teraz jeszcze trzeba uzupełnić sobie te napisy tutaj. One są białe wszystkie, żeby były widoczne, też dajmy je na biało. Tak średnio widoczne są, ale powiedzmy, że są. 14 naklejek dopiero wykorzystałem, wow. I z drugiej strony też dajmy sobie tak, coś jakieś tam Lucius, sus, jak nie gówno. Nie da się tego nałożyć. Da się. Jak?
teraz jeszcze jakiś inny napis, powiedzmy Porsche, albo tu mamy specjalne Top Gear, co powiecie na naklejkę Top Gear. Tak sobie ją tutaj tak z tyłu. Dobrze. Jeszcze brakuje tutaj sporo, między innymi właśnie na masce, dlatego trzeba tu ponanosić też. Tu mamy to, ale pięknie, pięknie będzie. Tu z przodu jeszcze coś mamy do naniesienia. Dajmy tutaj Porsche. Albo nie, dajmy sobie tutaj. O, idź na nowo, idź. O, pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie. Da się powiększyć? Nie, nie da się tak powiększyć na bok. Nie wygląda to pięknie. Do góry trochę. Ej, cofaj, nie uciekaj. Okej, powiedzmy, że takie coś. Teraz z tyłu mamy to. Tu są jeszcze jakieś nazwy firm. Dajmy tu Porsche, a co tam? Tu jeszcze jakieś coś tam powklejamy. No łap się. No dobra, jeszcze walentynkowymi uzupełnimy tutaj. Też na biało. Fajnie, że te naklejki walentynkowe, w sensie napisy, można kolorować i modyfikować w zasadzie jak się chce. Tu mam jeszcze Casanova. Proszę was uprzejmie. Dajemy wszystko. O, i można fajnie sobie stworzyć właśnie odpowiedni model samochodu, taki jak chcemy. Bo te naklejki nowe, na przykład spośród naklejek Lamborghini, ich już nie można modyfikować niestety. No i to tak średnio wygląda, jak ich chcemy gdzieś tam sobie dostosować, wiecie. No a te właśnie można sobie elegancko, tak jak potrzebujemy, dostosować do konkretnego malowania, jakie chcemy sobie uzyskać, powiedzmy, nie? Jest dobre. Okej. Okay. Damy jeszcze Romeo. Oj! O, jest, trafiło. No i dobra. Mamy Romeo, mamy to. Mamy taką Toyotę Corollę. Co tu jeszcze brakuje? No tak, jeszcze mówiłem cały czas o masce, ale o niej zapomniałem i trzeba ją tutaj uzupełnić. Dajmy tą naklejeczkę. O. Czego tu jeszcze brakuje? Właściwie czego tu jeszcze nie ma? Lamborghini. Popatrzmy, co tu mamy od Lamborghini. Tu jest już sporo tego. Tu jeszcze z przodu czegoś brakuje, ale w sumie jest ok. Ja bym powiedział, że nawet wystarczy. Tego nie możemy modyfikować niestety. I to nam nie pasuje w ogóle. A to? Jak to? Czarne. Czarne też nam nie pasuje. Spadaj. A to? Niebieskie. O! Niebieskie będzie pasować. Ha. Ale nie wiem, czy będzie się komponować z tym, co mamy na wierzchu. Raz zobaczymy. Damy sobie tą naklejkę pod spód. Aha, coś się dzieje, coś się tu dzieje. Zwiększyć? Tak. Nie bardzo, co? Już nie bardzo. No dobra, ale w zasadzie bardzo fajny ten tuning wyszedł. Tych naklejek już nie mogę modyfikować. Toyota Corolla wygląda w miarę ok. Ja jeszcze sobie zobaczę. Jeszcze sobie zobaczę zdjęcia, jakie tutaj mam. Tak, zdaje się, że jeszcze możemy dopakować tutaj naklejki. No cóż, mamy jeszcze kilka do nałożenia. Czemu nie dopakować jeszcze tu? Dajmy tu jakieś tam. O. Coś tam, Lamborghini, dajmy jeszcze walentynkową z drugiej strony. Jeszcze mam 5 naklejek do wykorzystania, może nakleić ładnie samochód. Znaczy warto, żeby to miało jakiś ład i skład. No i żeby przypominało pierwowzór. Niestety, no tak jak mówię, nie mogę tych naklejek naklejać na szyby,
No i to tak niespecjalnie. Proszę was, wygląda bez tych szyb. No ale powiedzmy, że nie jest źle. Dobra, zapisujemy projekt. No i co, teraz trzeba wejść do warsztatu z częściami do tuningu. No i jesteśmy w środku. Mamy tutaj spoiler. Mamy tutaj neon, który nam nie jest potrzebny. Bardzo unikalne felgi. Obniżenie trzeciego stopnia. Unikalne felgi 17. Volka. Takich chyba nie ma nawet u dealera do kupienia za boosty obecnie. Bodykit. Nie wiem nawet, co to jest za bodykit. Nie wiem, czy taki jest. Jest inny jakiś. Ale nie, taki też jest. Jest ten za 700 boostów. Okej. No to jak jest, to jest. Ale Felk, jestem pewien, że nie ma takich. No dobra. W każdym razie neon wywalony. On co prawda był niebieski, jasny, ale w tej Corolli do driftu tego neonu po prostu nie ma. I my sobie taką Corollę zostawmy. Spróbuję wyjść na zewnątrz z garażu. Pokazać wam, jak to cudo wygląda. No myślę, że całkiem okej, no na pewno lepiej niż ta moja poprzednia Supra, z której nie jestem specjalnie zadowolony, ale to tylko dlatego, że ja ją tak słabo pomalowałem. Ale myślę, że Corolla teraz wygląda dosyć ciekawie i efekt końcowy jest naprawdę fajny, przynajmniej mi się podoba, nieskromnie powiedziawszy. No dobra, dziękuję wam za wyświetlenie i trzymajcie się, na razie, hej!